drodzy, witam was bardzo serdecznie w tym dość nietypowym odcinku, ponieważ jak widzicie po tytule filmu, zakupiłem pewien nowy pojazd, znaczy już w sumie nie taki nowy, bo już troszkę lat ma, ale myślę, że wam się spodoba. A jaki to jest pojazd, moi drodzy, to zobaczcie sami. To, moi drodzy, zapowiada się kilka fajnych filmików w zimę z ziomkami, bo swoją drogą wiele osób kupiło teraz gruzika i jeszcze wiele ma w planach, także szykuje się, że ekipa na tą zimę będzie naprawdę mocna. No i przy okazji też kilka planów co do tego gruza jest, chociaż już wiele zrealizowałem, a też wiele nie nagrywałem ze względu na to, że mówię, on już jest ze mną od około miesiąca ponad i już sporo rzeczy w nim zrobiłem, rzeczy mechanicznych, które zostały zrobione i stylistycznych. Ze stron stylistycznych to razem tutaj z operatorem, który stoi za kamerą, zrobiliśmy taką prowizoryczną naprawę blacharską. Tak jak tutaj można widzieć na tym załączonym obrazku, dwa wkręciki, proszę bardzo, plasticzek. Nie widać, jak jest bruda, to w ogóle nie widać. Ale tak poza tym udało się też troszeczkę zeszlifować te rydzy. Mam stanóweczki na przodzie, 16. W międzyczasie jak kupiłem ten samochód, czyli na przestrzeni miesiąca, udało mi się już zmienić dwa razy dyfer. Niestety. Miałem jakieś takie podstawowe rzeczy, typu... Gazu nie ma. No gazu właśnie, o tym nie powiedziałem. Gazu nie ma niestety, ale jest sztywniutko. Operator zrobi prezentację, proszę bardzo. Motokoty są? Są? Są. Są. I co oprócz tego? Kiera sportowa. Slide. Do ścigania pali od strzała. Na widok właściciela. Mamy to na cmentarzu, zaraz nas wywalą. Kierka jest wsadzony short shifter. Jeszcze w planach do roboty, no pewnie zawsze się coś znajdzie. Najważniejsze, że nie ma już porodzewiałej podłogi, nie ma dziur. To jest najbardziej pocieszające w tym wszystkim. Gruzik podaje. Możesz przejechać. No, także tak się mają sprawy. I co? Mówię wam, zapowiada się naprawdę, naprawdę ciekawa zima, bo sporo osób właśnie kupiło gruziki. A jeszcze on się tylko nie wywalił gdzieś, bo to jest taki rów. Bardzo dobra robota, uścisk prezesa dla wąsacza za dobre umycie samochodu. Gratulacje, by we mnie nie strzeliła ta piana. No. Przyjechał Jacobina ze Szczecina. Chciałem wam zaprezentować mój zakup, bo nie widzieliście jeszcze. Możecie ocenić. Reakcja! Reakcja! Wychowane było tu. No bo widział zdjęcia. Ale jak outfit zmienił, dres. No gościu, muszę się dopasować do tego samochodu. Ale dlaczego pokazujesz od razu wady? Pokazuj najlepsze strony tego samochodu. Pokazuję, że... Ewentualne niedogodności. Kurwa, już slajda kupisz, no pokaż. No musisz odciągnąć tą. To na gazie? Pokaż mi. Nie ma gazu. Łuk! Przydekorowałem! Ja podczepiłem, bo wisiała. Tylko spaw jest, uważaj! No w dywrze! Nie otwieraj szyby! Kurwa! Czekaj! Dobra, tylko uważaj, bo jest zaspawany dyfer. Rozpierdoli ten samochód! I ten samochód w tym momencie. Jak mi kurwa
Patrz, w płaszczu poszło. Daję piątkę teraz. Co ty, człowieku, jak podłoga, wszystko jest zrobione. To, że się odpierdolisz płaszcz, nie znaczy, że już takie ceny będziemy robić. Ewidentnie mu się podoba. Nie, no to ja sobie muszę kupić teraz. Gdzie k***a z tym żylandorem? Gdzie z tym żylandorem? Taki miałeś wynek? Nie, wsadziłem, żeby lżejszy był trochę, bo tamten dużo ważył. No, bo to jest od kompota i nie dało się spasować inaczej. Nie byłem trzy, ale popływać trzeba. Czterech patrzy, jeden robi. Papa na to. Ściur się nie przeciszy.